Jarosław Bożok, Arka Gdynia. Sebastian Mila, Lechia Gdańsk. Kto zdobył pierwszą bramkę w derbach Trójmiasta w Ekstraklasie? A. Grzegorz Niciński, B. Paweł Buzała, C. Piotr Wiśniewski. Myślę, że to był Piotr Wiśniewski. Chciałbym powiedzieć, że Piotr Wiśniewski, ale na pewno to Paweł Buzała. Co ty gadasz? Który stadion jest położony bliżej morza? A. Stadion Arki, B. Stadion Lechii, C. Odległość jest równa. Wydaje mi się... A nie wiem, nie mam pojęcia. Myślę, że z Lechii stadion jest bliżej. Ta odległość jest naprawdę bardzo bliska, myślę. Ale że reprezentuję Arkę, to myślę, że z naszego stadionu jest bliżej. Podobno. To ciekawe, nie? Tak. To sama odległość, kurde. Z obydwu stadionów odległość w linii prostej do morza wynosi 2,70 km. Ile lat wynosiła najdłuższa przerwa między derbowymi meczami w Trójmieście? A. 10, B. 9, C. 14. Trudne pytanie, a myślę, że 9. 14. O jest. Brawo. Z czystym sumieniem mogę sobie wyjść, nie? Ile razy Arka i Lechia grały ze sobą w Ekstraklasie? A 4, B 6, C 8. 6. Myślę... 6 razy. Było? Była taka odpowiedź w ogóle? Myślę, że to jest ok. Da. Ojciec grał w derbach Trójmiasta w Arce, a syn 19 lat później w barwach Lechii. O jakiej rodzinie mowa? A. Wojciechowskich, B. Maków, C. Mięcielów. To jest dla mnie naprawdę trudne pytanie, w sumie jak wszystkie, ale myślę, że to będzie A. Kurczę. Mięcielów. Słabo, słabo, no ale cóż, trudne pytanie. 7 kwietnia 1974 roku Adam Mięciel zdobył zwycięską bramkę w derbach Trójmiasta dla zespołu Arki. 19 lat później w meczu derbowym w barwach Lechii wystąpił jego syn Marcin.